much for it. Whoa. You're not going to shoot me, are you? If you do, I'll die. You know? If that's what it takes to shut you up, it bums the crap out of me when someone talks more than I do. Don't act so rashly, my boy. I've got a doozy of a story for you. But if you snuff out my voice like that, I won't be able to tell it now, will I? Thought I was a goner for sure. Oops. Wait, there's a pedo smile. You saw it too, didn't you? That huge tower jutting out of the ground. That thick shaft that causes women to shudder. It's actually a tunnel, linking the demonic domain to the human world. And of course, your brother Vangel is the one who controls it by using your mommy's amulet. Amulet? He's headed to the control room in the basement. If you don't hop down there quick like a bunny, he'll open the gate to hell! Isn't that a scary thought? And you're telling me this because... Oops! I forgot to mention one teeny little item. That gizmo there is actually the key to move forward. But the tricky thing is, it sucks the souls of those who hold it. So I think you'd better hurry! But, in return for your soul, it'll give you power. Marvelous, isn't it? Just let your young spirit drive you, and go for it! Wish you would have told me that in the first place. You big mouth moron. I to jest bardzo fajna misja, ponieważ będziemy nie... Ten przedmiot, który używamy, to jest Soul Generator, czy jak się tam nazywa. On zabiera naszą duszę, czyli nasze życie, ale w zamian daje nam nieskończoną moc. Daje nam dzięki temu właśnie nieskończoną przemianę w demona. To jest właśnie zajebista sprawa, ponieważ sobie zaraz tutaj wyekwipujemy... Co by to sobie kupić? Wiecie co? Nie, nie opłaca się w ogóle. Nie wiem, czy kupować... Tak, kupię jedną właśnie taką kulkę. Ja sobie jeszcze powracam do poprzednich misji, żeby sobie hajsu nałapać i nowych umiejętności. Dobra. To mi się wydaje, że z takim poziomem, aktualnym stanem jesteśmy w stanie funkcjonować. Dobrze, tak więc mission start i let's go! Jesteśmy nieskończeni. To jest Haywire Neo Generator. Wciąga mi duszę, ale daje mi moc, dzięki czemu jestem... Przez całą misję jesteśmy zmienieni w demona. A, i życie mi zabiera, to jest istotne, ale z każdego przeciwnika będzie wypadać życie, jak go zabijemy. Co też jest bardzo dobre. Dlatego właśnie będziemy utrzymywać się na jakimś tam poziomie. Będzie jeden moment wyjątkowo trudny, w którym będziemy musieli jak najszybciej pokonać jednego przeciwnika. W innym przypadku nie zdążymy przed utratą życia. Patrzcie, jak nam szybko to schodzi. Miazga. O, jak widzicie, z każdego wypada właśnie orb życia. A im więcej właśnie styliszu na nich wbijemy, tym większy będzie ten orb. Okej. Ha! O, a, ja ci tu dam! Patrzcie! Jacy jesteśmy szybcy, to jest masakra. Tutaj właśnie super dużo nam dają przeciwników, żebyśmy mogli się zabawić. Ha! Zabawić! Super szybkość, super siła. Znaczy siła nie jest jakoś wyjątkowo dużo. W trybie zmiany w demona jesteśmy tylko odrobinę silniejsi w naszych atakach, a tak to więcej jest, bardziej to jest zwracana uwaga na wytrzymałość i siłę. Boże, i szybkość. Dobra. Ciężko mi jest komentować przy takich jazdach. O! Bomba mnie uderzyła. Kto by się spodziewał?
Co śmieszne, kiedy tauntujemy przeciwnika, nie słychać głosu Dantego. To jest głupie trochę. Ale miazga, naprawdę. Ciężko mi jest komentować przy czymś takim. Naprawdę szaleństwo. Tutaj na dole znowu jest ta sfera zielona, którą możemy sobie podnieść. Nie wiem, czy to mi jakoś wyjątkowo by pomogło. Chyba tylko ciupkę życia bym miał więcej, gdy dochodzę do tych drzwi. Dobra, tutaj będą normalni przeciwnicy. Nie będzie jakiegoś większego odpału. Te drzwi takie słodkie. Takie języczki z czaszkami. I tak samo, przez to, że to jest poziom trudności hard, to zamiast podstawowych przeciwników, jakbyśmy tu mieli, mamy natomiast tych cieci, którzy tutaj właśnie odskakują nam tak, tym swoim jednym wyjątkowym chamskim atakiem. Okej. Okay. Ja nie wiem, ktoś był geniuszem, kiedy tworzył tę misję. Tutaj mamy taki rozpierdol. Okej. Świetnie. Świetnie. Sorry, że tak ciągle powtarzam to słowo, ale jednak dobrze mi tu to poszło nawet. Tutaj weźmy te kule. Sfery! Dobra. Szybko zabity, teraz tam lecimy. Nie ma co się opierdalać. Pompa musi być. Tu się nie przejmujemy nawet tymi przeciwnikami, bo zabijanie ich za długo jest za bardzo czasochłonne. Przez to, że oni się rozdwajają na wiele części. Czemu mi nie przeszedł przez tą bramę? Tak samo tutaj nie skupiamy się na nich. Dobra, tutaj na górę, szybko, szybko, szybko. Niczym, nic nas ma nie obchodzić tutaj. O, trochę mi gra spowolniła. Ale to emulator, tak więc. Dobra, i tutaj jest najgorszy moment, ponieważ będziemy mieli tego czarnego ciecia. On jest tu na swoim ulepszeniu. Życie nam ciągle spada. Ale jeszcze są te ciecie. I nie wiem w sumie, na czym bardziej się skupiać. Bo patrzcie, co się dzieje. Nie wiem, czy... Nie wiem naprawdę, na czym się lepiej skupiać. On nam da taką jedną wielką, porządną kulę. Nie wiem, chyba jedną właśnie tutaj gwiazdę życia użyję, ponieważ, no, jak widzicie, strasznie ciężko mi było przetrwać. Jeszcze bym się zagapił i bym zginął właśnie. Zwycięczyna. O, czemu mi na tego skoczyć? Dobra. Dobra, on nie żyje. W sumie mogę nawet nie używać, bym chyba raczej dał radę. Oczywiście poziom hard sprawia, że właśnie mamy tych tutaj szybko, szybko lecących, daszujących. To jest chyba ten przeciwnik, to się nazywa Envy. Dobra. Tutaj przez drzwi, szybko, szybko, szybko. Ach, świetnie. No i teraz normalnie już będziemy funkcjonować na demonie. To życie, które tam chyba traciliśmy, nie wydaje mi się, żeby ono było zaliczane jako damage ciągły. W sensie taki do naszej końcowej oceny. Patrzcie, duża gwiazda witalna. Coś miłego, bardzo. Cieszę się z takiego powodu. Z tego powodu. I teraz idziemy na dół i będziemy mieli jeszcze bossa. Gra nas tutaj nie oszczędza. Taki rozpierdol mieliśmy, to jeszcze boss musi być na koniec.
i bardzo fajny. I od niego dostaniemy nie tyle nową broń, co umiejętność stylową. Tak jak mam teraz Swordmaster i mogę wykonywać takie rzeczy, to będzie nowa umiejętność właśnie taka stylowa. A chicken race with a horse, huh? Fair enough. I tak, na niego najlepszą bronią jest... Ho! Poziom trudny, wywala mi jeszcze rakiety tutaj. Poziom normalny, rakiet by nie wywalał. Ogólnie nie staramy się tu go jakoś w ten sposób atakować. Dopiero w momencie, kiedy stanie na takim środku, to wtedy my do niego podchodzimy i będziemy napieprzać z Agni Jędrudry, bo to jest najbardziej taka korzystna broń, jeżeli chcemy go ponapieprzać po ryjku. O, jest! W ten sposób tutaj... O właśnie, został powalony, bo wystarczająco dużo razy go po ryju napieprzaliśmy. Teraz od tego się odsuwamy, ponieważ... No dobra, i tak się udało już. Bo to nie jest aktualna arena, tutaj jest arena. Konkretniejsza. O! Tutaj jest opóźnienie dźwięku z ekranem malutkie, przez to, że właśnie emulator to jest. First chicken, now gladiator. Ja tylko malutkie. This just keeps getting better and better. Too bad there's nobody here to enjoy the show! Okej. Okay. Ach! Warto mu jest wskoczyć na ten jego grzbiecik. Jego karety. Jeżeli się tego mi uda. To nie jest dosyć łatwa sprawa. O właśnie. I teraz możemy tak atakować. Rada, nie namierzajcie na niego. Kiedy będziecie to robić. Tutaj też się nie zbliżajcie. Tak samo w tej sytuacji. Dobra, tylko dopiero teraz. O, jest! Dobrze, powalony. I teraz go napieprzamy po ryjku. I to jest moment. To jest właśnie to... Shit! Jak ja tego uniknąłem? To są właśnie takie kule, które spowalniają czas. To jest koń czasu, czy coś tam, z jakiejś tam mitologii głupiej. Cholera wie jakiej. On właśnie robi takie kule... Jeżeli w nie wpadniemy, to wtedy on nas spowolni. W czasie, kiedy on będzie cały czas szybko się poruszać. I możecie się domyślać, jaką to już umiejętność zdobędziemy od niego. Shit! 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 O, fuck! Nawet sobie nie wyobrażacie. O, ty mendo. Za karę zostaniesz znowu powalony. Dobra, wolę taką wersję, gdzie on znika właśnie. Może jednak nie. No nie! To jest kurde ciężki boss. Na hardzie wszyscy bossowie są dwa razy szybsi. O! Kto by się spodziewał? W dupę mu wlazłem. Okej. Okay. Mało życia mam. Ale na poziomie hard on dwa razy więcej też zadaje obrażeń. Złamany obończyk! Fuck, 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 fuck! Zmieniam demona! O! Dobrze, że się zmieniłem, w innym przypadku bym już był martwy. O! To już go normalnie z pistoletów dobijemy. Ha. I proszę bardzo. O! Ciężki boss.
No, na tym poziomie trudności, na którym gram, wszystko jest ciężkie. A trzeba zauważyć, że ja nie gram tak profesjonalnie jak kiedyś w dzieciństwie. Znaczy w dzieciństwie, 12 lat czy tam 14. Nie pamiętam, kiedy mi się moja konsola rozwaliła. Bo teraz, jak ja gram, to mój stary ja z przeszłości by na pewno powiedział, że jaka ze mnie szmata i lama. Jaki ze mnie PewDiePie. Skup się na grze, a nie drzesz mordy. Okej, misie piesie, mamy Quicksilver. To jest specjalna umiejętność używana przez Geriona do kontrolowania czasu. Działa to w taki sposób, nie mam tego wyekwipowanego teraz, to jest jako styl walki. Co znaczy, że nie będziemy mieli możliwości jeżeli to zmienimy, nie będziemy mieli możliwości używania tego typu ataków, bo to jest styl walki i to działa w taki sposób, że naciskamy L1, kółeczko i wtedy będzie nam zużywać naszą przemianę w demona, nie będąc demonem, i będziemy wtedy... no, będzie zamrożony czas, tak jak przy tej walce z Gerionem, Genomem. Jeden kij, kim. Kurde, go przepołowił nogą i piszczeli nie złamał. Będzie ciężko. Oj, będzie ciężko. O kurde. Ej, really? Tylko przez to, że użyłem wtedy tą gwiazdę. A tak to bym miał S. Ja pierdziele. Ale ze mnie... no dobra. Jeszcze miałem to zrobić w poprzednim odcinku, ale to jeszcze nie będzie koniec odcinka. Za chwilę będziecie jeszcze świadkami tego, jak wykonuję, mam nadzieję, dwie sekretne misje, które ominąłem. Ja wam pokażę, gdzie one są i jakie bronie najlepiej użyć, żeby je wykonać. Tak więc na razie się z wami żegnam, ale zaraz zobaczymy się znowu. Tak, przechodząc kolejne misje, żeby zdobyć tam trochę hajsu na pod zakupienie nowych tam umiejętności. Przy okazji, pokonując znowu Agni and Rudre, przy powtarzaniu misji zdobyłem Swordmaster na levelu 3. Co jest zajebiste, bo będę mógł wam pokazać nowe umiejętności, jakie zyskaliśmy na maksymalnym poziomie Swordmastera i jakie teraz umiejętności mamy na naszych broniach. Tak więc zaraz do tego wrócę. Ale to w następnym odcinku, coś mi się wydaje. Teraz jeszcze będę chciał wam pokazać te sekretne misje, które ominąłem. No heja. Awesome! Ale tak szczerze, ten atak nie jest taki dobry w walce. Miałem pokazać tą sekretną misję, którą ominąłem w siódmej... podczas przechodzenia siódmej misji. Jednak miałem tego swój powód. Otóż ta misja jest niesamowicie ciężka, jeżeli nie macie właśnie Nevan jako broni drugorzędnej. Otóż, żeby wykonać misję sekretną,
która znajduje się w tym miejscu, należy mieć Nevan oraz mieć wyekwipowaną umiejętność Swordmaster, przynajmniej na pierwszym levelu, czyli podstawowym, i spamować dwa razy kółko i trójkąt. I misja ta wygląda w ten sposób. Oni każą nam 20 sekund utrzymywać się w powietrzu. To jest masakra. Jakiś chory człowiek wymyślił to, ale robiąc to, jesteśmy w stanie to wykonać. Przynajmniej mam taką nadzieję, póki nie dotknę ziemi. Ale powinno mi się udać. I mi się udało. Jak widzicie, już byłem przy samym dole, ale mimo wszystko się udało, tak więc jest spokój. I to jest właśnie dosyć chamska misja. Drugą misją sekretną, którą ominąłem i powtórzę, jest ta misja sekretna przy misji 10, gdzie ta była czaszka przy nie wodospadzie, tylko tej wielkiej statuetce, gdzie musiałem mieć wykupioną umiejętność Airhike, czyli to. Co jest niesamowicie podłe, że musimy wykupić właśnie tą umiejętność, ona kosztuje aż 20 tysięcy, żeby mieć możliwość wykonania tej misji sekretnej tam. No nic. Tak więc widzimy się przy tej misji. Okej, jestem tutaj przed tą właśnie sekretną misją, którą chciałem wykonać. I jak możecie zauważyć, trochę mam więcej właśnie kul demonicznych mojej przemiany w demona i jeszcze odrobinę więcej życia, to przez to, że trochę sobie pofarmiłem hajs na różnych misjach i sobie to powykonywałem. Oby mi się udało. Bo to jest super ciężkie. Dobra. Tutaj. Tom. Ludzie, nawet nie wiecie, jaki to jest jaka to jest upierdliwa misja. No właśnie. Popełnisz jeden taki błąd i wszystko idzie się rypać. Dobra, tutaj tak, 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 dobra. O. Tej bym nawet nie złapał. Dobrze. I dajesz, dobra. Teraz już powinno być z górki. Jest! Secret mission clear! Baby. Dobra. No to tak właśnie mniej więcej wyglądała ta sekretna misja. Jest dosyć upierdliwa, powiem wam, że kilka razy możecie ją powtarzać. Przez to, jak ciężko się do niej dostać i że trzeba mieć tą wykupioną umiejętność za 20 tysięcy. No ale widzicie, opłaca się, no bo mamy w takim razie tutaj już to zdobyte. Dobra, to jest właśnie ten autentyczny koniec odcinka. Będziemy się widzieć w misji chyba 13 bodajże, czy tam 12. Nie, 12 chyba. Tak więc do zobaczenia. Na razie, pa, dajcie lajka, komentarz, suba, pa.